Cześć, witamy serdecznie Cześć. Wszystkich, dzisiaj we dwoje. Dlaczego we dwoje? Dlatego, że mój dzielny mąż zaczął dietę, trzy dni, dzisiaj mamy trzeci dzień na diecie i opowie nam o swoich wrażeniach na diecie dr Dąbrowskiej, czyli warzywno-owocowej. Przypomnimy, zaraz Krzysiek sam wszystko opowie, ale przypomnimy, że Krzysiek już był na zdrowym żywieniu, czyli potrafił już sobie odmówić, zrzucając przez 2 miesiące 22 kilo nabiału, mięsa, tłuszczy, wędlin i wszystkich tego typu rzeczy niedozwolonych i słodyczy, tak? I teraz zdecydował się dzięki Wam, grupie wsparcia na Facebooku, obserwuję Wasze posty, patrzę, że jesteście ciągle na dietach, jeden jest na 3 dni, jeden jest 20 dni już i stwierdził, że bierze się za siebie. A teraz proszę, oddaję głos mężowi. Tak stwierdziłem właśnie czytając posty, które udostępniacie na grupie. Bardzo fajnie, bardzo pozdrawiam tych, którzy są już na diecie. No i zapraszam kolejnych. A ja jestem dzisiaj na trzecim dniu postu owocowo-warzywnego. No i powiem szczerze, że strasznie jestem poddenerwowany. Nosi mnie byle co mnie denerwuje. I to chyba jest taki kryzys przed tym włączeniem odżywiania wewnętrznego. Wczoraj też wcale tak fajnie nie było, bo ciągnęło mnie do jedzenia. Już sobie myślałem, dobra, dam sobie spokój. Bo chcieliśmy wczoraj nagrać ten filmik, ale się nie dało, był taki zły. Ale nie, udało się wytrwać i jakoś nie rzucić się na jedzenie. A tak naprawdę to wszystko jest w głowie i trzeba te myśli szybko uciekać, żeby one uciekały w momencie, kiedy jest głód. Zająć się czymś innym, żeby nie myśleć po prostu o tym. No a wiadomo, trudno nie myśleć, jak wszystko nam się kojarzy z jedzeniem. Każda sytuacja, którą patrzymy, to kojarzy nam się z jakąś inną sytuacją, przy której jedliśmy, tak? I jakieś potrawy nam się tutaj pokazują w myślach. Ojej, a tutaj jakaś lasagna, a tutaj jakieś tam grzybki w sosie jakimś śmietanowym. No i ciężko, ale trzeba szybko uciekać. Z tymi myślami. Ja wcześniej byłem na diecie, na zdrowym żywieniu, nie byłem na diecie, tylko na zdrowym żywieniu, no i wtedy naprawdę bardzo fajnie i zleciała waga i czułem się bardzo dobrze psychicznie. Wtedy odmówiłem sobie tylko cukru, tak naprawdę nie jadłem żadnych takich mącznych rzeczy, typu pizza, typu białe pieczywo. Nabiału zupełnie, nie? I mięsa. No mięsa i tłuszcze wszystkie. Tak? No to tak niewiele w sumie zostaje. Znaczy z tego, nie, tłuszcze były, ale bo dało olej się, kokosowy. Dało się żyć, bo żona robiła fajne pasty z soczewicy, z gorczycy, z jakichś tam innych wynalazków i jakieś sałatki. Zupy, kremy, no, można na tym żyć i można naprawdę czuć się dobrze. Ja wtedy też chodziłem rano biegać, chodziłem na taką siłownię w lecie. To było lato, więc siłownia na dworzu. Nie jakieś tam spektakularne ciężary, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj być mistrzem kulturystyki czy jakimś wyczynowcem, natomiast żeby poruszać trochę te mięśnie i żeby one tu podtrzymywały trochę nas mocniej. Od razu wyprostowała się sylwetka, wciągnął się brzuch, klata poszła do przodu. Także fajnie, no tak samo myślę kobiety będą reagować, bo wszyscy mamy problem z tym, że się garbimy, a wynika to z tego, że słabe są te mięśnie grzbietu i słabe są mięśnie brzucha, które nie utrzymują nam tutaj tego wszystkiego, szczególnie kiedy mamy nadwagę, ja wtedy miałem Z jaką wagą startujemy teraz? Wtedy miałem 120. No i niestety, ale podczas świąt sobie tutaj dużo odpuściłem i znowu wjechałem przez jakieś 3-4 miesiące na 108 tym razem. I ta waga mi się tak utrzymała i teraz startuję od 108. Jakieś następne ważenie sobie zrobimy, myślę jutro albo pojutrze, tak po 4-5 dniach, chociaż wyniki mam cały czas, bo codziennie robimy pomiary i robimy wagę, ale lepiej jest nie ważyć się przez te pierwsze 2 dni.
Tak, jeszcze tutaj ja chciałam nadmienić, bo żebyśmy o tym nie zapomnieli, że poza tym, że robimy to dla, mąż robi to dla zdrowia i dlatego, żeby troszkę sylwetka też się poprawiła, to ma problemy z nerwami, jak to wszyscy biznesmeni w tych czasach. Ma problemy z nerwami, gdzie nie chce brać leków i tak dalej i zobaczymy, czy to wszystko się... Takie poważne problemy już, także które kwalifikują się do lekarstw, ale lekarstw nie bierzemy i objawia się to różnymi atakami, ale zobaczymy, na zdrowym żywieniu te ataki zginęły. Na 3 miesiące. No, ale jakby jest cały czas kontrola, ale później lekarza, się poprawiły z powrotem. Żeby tu nie było jakichś tam później z powrotem szybów. Wróciły i stwierdziliśmy, że musimy jednak. Znaczy mąż stwierdził, że musi. Tak, bo ja bym go nie zmusiła, ale patrząc tak, na was, nie da rady nikogo, stwierdził, że się bierze. Nie da rady nikogo zmusić i nawet jak ktoś będzie bardzo mocno naciskał, to od razu się włącza w nas taka agresja, co tu ktoś mi będzie tam narzucał. Ja wiem sama najlepiej, ja wiem sam najlepiej, a może być inna dieta. Ja pokażę wcale dzisiaj nie to. Trzeba, wcale nie trzeba właśnie odżywiać się owocowo-warzywnie, post to głupota, tak? I takie rzeczy można sobie szybko w głowie poukładać. Natomiast to nieprawda. Rzeczywiście dieta, patrząc na wykłady, które jeździmy, które słuchamy, to są nie tylko wykłady dr Dąbrowskiej, ale ona jest jakby takim prekursorem tutaj w Polsce tej diety owocowo-warzywnej. Ona to promuje i jakby firmuje swoim nazwiskiem. Natomiast wielu lekarzy i wielu takich, może lekarze nie za bardzo się do tego przyznają, że głodówka czy dieta rzeczywiście może mieć takie spektakularne efekty. Natomiast doktorzy czy profesorowie nauk biologicznych, fizjologicznych, czy nawet farmaceuci już są bardziej otwarci. Myślę, że wynika to z tego, że można łatwo stracić tą licencję lekarza, jak się zaczyna być za bardzo naturalnym. Jednak medycyna do czegoś zobowiązuje. Nie po to tyle lat się uczymy, żeby wprowadzać jakieś swoje tam wynalazki, że tak powiem, czyli powrót do natury. Więc no, to tyle. A jeszcze chcieliśmy nadmienić, że jesteśmy właśnie w lesie i zebraliśmy na życzenie męża dużo pokrzyw. Mamy całą reklamówę pokrzyw i będziemy robić koktajle, wyciskać soki z pokrzyw i z jabłka na diecie warzywno-owocowej, żeby mąż miał dużo siły, poweru i w ogóle. Także jestem z niego dumna i wspieramy was na diecie i jesteśmy razem z wami. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że ja chodzę głodna, bo muszę się ukrywać z jedzeniem i tak więcej owoców i warzyw już zupełnie, wczoraj to cały dzień tylko to jadłam, że wieczorem po prostu chciałam jakiejś rybki czy czegoś, ale musiałam zjeść po cichu, więc będzie mi też ciężko, ale będę wspierać i będę cierpliwa. Osoby, które właśnie towarzyszą takim osobom na diecie, musimy je wspierać, ponieważ one są rozdrażnione, złe, źle się czują i nie nęcić ich jedzeniem, tylko wspierać je. Nawet jeśli trzeba zjeść po cichu coś, to trzeba zjeść po cichu, żeby nie widziały, że się je, tak? Ja coś dobrego, co im by smakowało na przykład, a nie mogą. No i to tyle tym akcentem. Pozdrawiamy. Się. Do zobaczenia. Będziemy nagrywać co jakieś 3-4 dni. Na razie, pa.